Cześć, nazywam się Damian Marusiak. W ostatnich latach laptopy gamingowe przeszły daleką drogę. Później większość takich modeli w dalszym ciągu prezentuje się odpustowo, jednak można znaleźć modele, które prezentują się nieco bardziej stonowanie. Dobrym przykładem jest tutaj laptop Omen by HP 17, którego recenzję nie tak dawno temu mogliście przeczytać na łamach portalu purepc.pl. Wprawdzie zostały tam zaprezentowane wyniki wydajności w formie wykresów, jednak uznałem, że dobrym pomysłem będzie także prezentacja wydajności na przykładzie materiału wideo. Serdecznie zapraszam do oglądania. Laptop Omen by HP 17 wyposażony został w 4-rdzeniowy i 8-wątkowy procesor Intel Core i7-6700HQ należący do 6 generacji Intel Skylake. Bazowe traktowanie jednostki wynosi 2,6 GHz z możliwością automatycznego podbicia w trybie Turbo Boost 2.0 do maksymalnie 3,5 GHz. Procesor wspomagany jest przez 12 GB pamięci RAM DDR4 o taktowaniu 2400 MHz. Za wydajność w grach odpowiada dedykowany układ NVIDIA GeForce GTX 1070. Prezentowany zestaw jest bardzo wydajny w grach komputerowych, co zobaczycie na takich przykładach jak Wiedźmin 3 Dziki Gon, Prey czy Watch Dogs 2. Omen by HP 17 oferuje wydajność na bardzo wysokim poziomie. Trudno jednak się dziwić, wszak wewnątrz siedzi wydajny GeForce GTX 1070. Dla wielu osób dodatkowym atutem będzie w miarę stonowany wygląd sprzętu. Gdy dodamy do tego cenę niższą w porównaniu do konkurencji, okaże się, że Omen by HP 17 jest jednym z ciekawszych notebooków przeznaczonych do grania. To byłoby na tyle w tym materiale. Dzięki za oglądanie i do następnego razu. Cześć!